Witam, tu Puma Code GPS. Malutki teścik, klawiaturki z myszką, taki zestawik firmy Esperanza Liberty. Dostałem go do testów 2 miesiące temu. Dość ostro testowałem, ale chcę wam pokazać, jak ogólnie jest zapakowany, jak to mniej więcej wygląda i troszeczkę o tym chcę opowiedzieć. Przede wszystkim ten zestaw oczywiście się nadaje. To jest Wi-Fi bezprzewodowe, nadaje się do Windowsa, iMac'a, ale najfajniejszą rzeczą, że można bez problemu podłączyć do każdego telewizora, czy tych inteligentnych, czy tych smart telewizorów starszych, bez żadnego problemu się podłącza, można obsługiwać wszystkie menu w każdym telewizorze. Czułość myszki jest regulowana do 1600 dpi, ale podejrzewam, że nawet jest szybsza, jeżeli się kliknie 3 razy. Jest możliwość regulacji dźwięku z klawiatury, z myszki. Odbiornik oczywiście malutki, taki nano, jest w myszce i on steruje jednocześnie i klawiaturą, i myszką. Jeżeli go się zgubi, no to wiadomo, ani myszka, ani klawiatura nie będzie działało, ale on jest zawsze jest przypięty do myszki. Ale można oczywiście podłączyć samą klawiaturę, myszkę i inną używać, to już kwestia zamiłowania, albo używać tylko myszka, nie używać klawiatury. 2-4 GHz, zasięg niby 10 metrów piszą, ale na pewno takiego zasięgu nie ma. Zasięg jest maksymalny, myślę tak 4 do 5 metrów. Zapakowane to jest więc tak, myszka jest taka. Zrobione według mnie to jest takie skopiowane bezczelnie z Logitecha, ale bardzo dobrze leży w ręku. Przyciski chodzą bardzo przyjemnie, wszystko spasowane jest idealnie. To jest właśnie ten przycisk regulujący czułość DPI. Więc tutaj jest ten właśnie nano odbiorniczek, który wstawiamy do komputera, do portu USB. Albo do telewizora, albo do każdego innego urządzenia, które ma USB i możliwość współpracy. Do środeczka wstawiamy albo dwie bateryjki, albo dwa akumulatorki. Najlepiej wstawić jakieś dwie dobre baterie, to naprawdę ostre użytkowanie wystarczy. Baterie spokojnie na rok i to tak bez żadnego problemu, tak? Zaś co tyczy klawiatury, użytkowałem klawiaturę bardzo długo i chcę powiedzieć, że klawiatura to jest według mnie jeden z lepszych majstersztyków i wykonanych klawiatur na rynku. Po pierwsze jest bardzo cieniutka, bateria starcza na rok, a może nawet i dwa. Przyciski chodzą bardzo płynnie, skok jest bardzo krótki, nadaje się idealnie i do grania, i do pisania. Baterie się wstawia do środeczka tutaj, włączamy, wyłączamy. Więc ogólnie chciałem powiedzieć, że ten zestawik to jest naprawdę jeden z lepszych zestawów na rynku, a cena się waha od 50 do 70 zł, ale z dostępnych zestawów na rynku, tak idealnie wykonanych, tak dobrze, precyzyjnie wykonanych, o tak dobrej jakości, to jest jeden z najlepszych zestawów, więc Esperanza Liberty naprawdę polecam. Dziękuję za ten test. Proszę lajkować, dodawać. Jesteśmy najlepsi, codziennie nowe filmy, konkursy. Pamiętajcie u nas. Puma Code GPS. Dziękuję dla wszystkich. Pozdrawiam.